Podczas ostatniego festiwalu filmowego Sundance zaprezentowano trwający 4 godziny film dokumentalny Leaving Neverland. Obraz zostanie zaprezentowany wiosną na HBO, ale już teraz wzbudza ogromne kontrowersje. Krytykowany jest przez fanów i rodzinę Michaela Jacksona. Prezentuje bowiem historię dwóch mężczyzn, którzy oskarżają muzyka o molestowanie w połowie lat 90. Niektórzy widzowie w oburzeniu wychodzili z sali kinowej jeszcze przed napisami końcowymi, inni zaserwowali mu oklaski na stojąco. Co zatem działo się za drzwiami Neverland? Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo, by dowiedzieć się więcej. Rancho Neverland to miejsce, które Michael Jackson stworzył na wzór Nibylandii, krainy z powieści o Piotrusiu Panie. To tam zapraszał swoich małoletnich przyjaciół i wraz z nimi mógł cieszyć się dziecięcą radością i beztroską, jakiej nie zaznał w swoim dzieciństwie. Ale to też tam, według doniesień zaprezentowanych w dokumencie, miało dochodzić do traumatycznych wydarzeń. Jak donosi portal TMZ, produkcja podzielona jest na dwie części. Pierwsza przedstawia historię 36-letniego Wade'a Robsona oraz 40-letniego Jamesa Safechuka, którzy ze szczegółami opowiadają, jakich nadużyć miał się dopuścić wobec nich muzyk, gdy byli dziećmi. Wade wspomina, że Jackson pokazywał mu pornografię i częstował alkoholem, a Safechuk twierdzi, że Michael nazywał go swoim pierwszym doświadczeniem seksualnym. Jackson miał też płacić chłopcom biżuterią za stosunek. Safechuk wspomina, że gwiazdor obcował z nim w swoim zamku, na basenie, na strychu i na stacji kolejowej, a raz nawet urządził coś w rodzaju ceremonii zaślubin, podczas której podarował mu złoty pierścionek z diamentem. Z kolei Robson w swojej opowieści mówi, że kiedy już miał 14 lat, spotykał się z muzykiem okazjonalnie, bo ten gościł w posiadłości innych chłopców. Raz jednak miał go zaprosić do hotelu i tam odbyć z nim stosunek. Następnego dnia Jackson rzekomo zadzwonił do chłopca i poprosił o zniszczenie jego bielizny z poprzedniej nocy, aby matka Robsona niczego się nie domyśliła. Ponoć drastycznych szczegółów w filmie jest o wiele więcej. Już w trakcie pokazu zebrani dziennikarze komentowali dokument. Kevin Fallon z The Daily Beast napisał: "Ten film jest bardziej niepokojący niż mogliśmy sobie wyobrazić". Natomiast reprezentant Variety Matt Donnelly stwierdził, że Sanders zapewnia opiekę psychologiczną w kinie dla widzów, którzy zbyt mocno przeżyli wyraźne opisy wykorzystania seksualnego chłopców w Leaving Neverland. Druga część filmu dokumentalnego to natomiast przypomnienie procesu i rozprawy z 2005 roku. 18 grudnia 2003 Jacksonowi postawiono 7 zarzutów molestowania dziecka i 2 podawania alkoholu w celu popełnienia tego przestępstwa. Jackson zaprzeczył oskarżeniom i niecałe 2 lata później odbył się głośny proces, w wyniku którego artysta został uniewinniony. W trakcie procesu jednym ze świadków był Robson, który pod przysięgą zeznawał, że Jackson nigdy nie dopuścił się nadużyć wobec niego. Chłopak bronił artysty także w słynnym wywiadzie dla Access Hollywood. Trzeba przypomnieć, że już po śmierci gwiazdora, Robson w 2013 roku, a Safechuk w 2014, złożyli pozew o molestowanie, twierdząc, że stres i trauma zmusiły ich do wyjawienia prawdy o nadużyciach gwiazdora. Oba zostały odrzucone przez sąd z powodów technicznych, a sędzia nie poddawał ocenie zasadności ich zarzutów. Na konferencji prasowej po premierze filmu obaj mężczyźni przyznali, że za udział w dokumencie nie otrzymali żadnego wynagrodzenia, a powstał on, bo chcieli opowiedzieć swoją historię i zwrócić uwagę na problem molestowania nieletnich. Recenzent filmu z Variety, Owen Gleibelmarn, pisze: "Reżyser Dan Reed pokazuje nam prawdę, która dla wielu może być nie do zaakceptowania. Największy geniusz muzyki od czasu zespołu The Beatles miał ogromny talent, ale tak naprawdę był potworem i to najgorszym z możliwych. Tymczasem rodzina i fani Michaela Jacksona nie kryją oburzenia. Nie brakuje opinii, że film nie tylko nie powinien powstać, ale jest wyłącznie kolejną próbą zarobienia na nieżyjącym artyście". Firma zajmująca się majątkiem i prawami do twórczości Michaela Jacksona w oświadczeniu dla USA Today napisała: "Ten dokument to bezsensowna zbitka starych i zdyskredytowanych w świetle prawa zarzutów. Przed kinem, gdzie odbywał się pokaz, odbyło się kilka demonstracji poparcia Jacksona, także organizatorzy poprosili o dodatkowe patrole policji". A co wy myślicie, ciekawcy, o tej całej sprawie? Czy jesteście ciekawi dokumentu? Czy uważacie, że mężczyźni mówią prawdę? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o lajkach i subach.